dobry, Maciej Kozarzewski, firma AgroPartners. Mamy przyjemność przedstawić Państwu urządzenie przeciwprzymrozkowe Tow & Blow, wiatrak. Jest to urządzenie z Nowej Zelandii, które sprzedajemy w Polsce. Wiatrak jest wyposażony w silnik diesla firmy Kohler. Zasięg działania to jest około 130-150 metrów. Urządzenie obraca się wokół własnej osi i może dzięki temu ochronić do 5 hektarów sadu. 5 hektarów sadu, tak, dobra. Silnik diesla. Ile pali to mniej więcej na godzinę? Silnik diesla palący około pewnie 6-7 litrów na godzinę pracy. Mhm. Ma dwa zbiorniki. Dzięki temu, że jest obręcz, to mamy cichszą pracę całego urządzenia. Mhm. Ważnym elementem tego modelu jest moduł AutoStart, który podaje nam aktualne warunki pogodowe, pozwala także na uruchomienie i zatrzymanie urządzenia w sposób automatyczny. A na jakiej zasadzie to działa? To jest na zasadzie jakiejś baterii, tak? Słonecznej? Tutaj mamy panel solarny, aha, przetwornicę oraz akumulator, który podtrzymuje energię. Energia ta jest też zużywana do unoszenia i opuszczania ramienia. Czy to działa hydraulicznie jakoś? Jest hydraulicznie. Jest tutaj jeden siłownik, który podnosi nam całe urządzenie. Mhm. W momencie pracy wiatrak jest tak jak tutaj ustawiony na wysokości około 8,5 metra i dzięki temu jesteśmy w stanie ściągać ciepłe masy powietrza, które w czasie przymrozków radiacyjnych zalegają na wysokości 15, 20 i wyżej metrów. W górnych warstwach powietrza w przypadku przymrozków radiacyjnych jest skumulowane tyle ciepła, że jesteśmy w stanie podnieść temperaturę przy gruncie do około 3 stopnie. Na czyli plusie. Możemy powiedzieć, że do minus 3 stopni jesteśmy w stanie ochronić taką maszyną. 3 stopni. Jeżeli jest zimniej, to musimy dodać ciepło. Możemy rozpalić na przykład belę słomy i ten powoli unoszący się ciepły dym skierować z powrotem podmuchem wiatraka pomiędzy rośliny. Dystrybucja jest w Polsce, tak? Dystrybucja jest w Polsce, dystrybucją zajmuje się AgroPartners. Maszyny, tak jak mówiłem, są produkowane w Nowej Zelandii, przyjeżdżają do Europy i tutaj są montowane. Są mniejsze jakieś, bo to jest jakaś większa, tak rozumiem? Jest tylko różnica w silniku. Mam maszynę z silnikiem diesla oraz maszynę z silnikiem benzynowym. Mhm. Silnik benzynowy jest mniejszej mocy. A ile też pali mniej więcej? Pali około 6 litrów benzyny na godzinę pracy, ale jego moc jest mniejsza, więc jesteśmy w stanie ochronić tylko około 4 hektarów. Aha, mniejszy zakres. Tak, okay. Mniejszy zasięg. Zasięg. I ciągniki ja sobie w dane miejsce, na które nam zależy, aby je ogrzać, ten po prostu sprzęt tak postawić. To jest też wielka zaleta tego urządzenia, bo dotąd na rynku były dostępne maszyny stacjonarne, które wymagały pozwolenia na budowę, które stoją zawsze w tym samym miejscu. Ta jest mobilna. Wjeżdżamy do danego sadu, do jagodnika, tylko wtedy, gdy chcemy ochronić. Potem zjeżdżamy i chowamy ją sobie sprzęt i nie narażamy go na jakiekolwiek uszkodzenia bądź ryzyko kradzieży co najmniej.